Cześć, to co widzicie przede mną, to są filamenty. Filamenty, czyli materiały służące do tworzenia wydruków 3D. To są filamenty przeznaczone do M200. Jak widzicie, one są tutaj na takich szpulach. Mamy szpulę i mamy filament. W tych pudełkach wygląda to mniej więcej tak samo, tyle tylko, że te szpule są jeszcze dodatkowo zabezpieczone dwiema warstwami folii, żeby się nie uszkodziły i nie straciły swoich właściwości. Montaż i demontaż tych filamentów na drukarce M210 jest banalnie prosty i w zasadzie taki sam, jak pokazywał Grzesiek w materiale z przygotowania drukarki do pierwszego wydruku. To nie jest komplet, jeśli chodzi o filamenty, które są dostępne w ofercie Zortraxa, a ja w kilku słowach postaram się o nich opowiedzieć i przedstawić Wam tak naprawdę ich właściwości, bo wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to wcale nie jest tak, że każdy z tych filamentów jest dokładnie taki sam, ma te same właściwości, a różni się tylko kolorem. One są przeznaczone do różnych wydruków, do różnego rodzaju produktów i mają różne właściwości, między innymi jeśli chodzi o trwałość, czy łatwość ich późniejszej obróbki. ZABS wydaje się być idealnym materiałem na start. Zortrax wskazuje go jako filament doskonały do drukowania modeli koncepcyjnych, makiet, gadżetów i figurek. A nie oszukujmy się, to właśnie będziecie drukować. Materiał charakteryzuje się przede wszystkim mnogością dostępnych kolorów. My sprawdziliśmy niebieski w kolorze nieba i zielony. Kupić można również zwykły niebieski, dwa odcienie zieleni, pomarańczowy, dwa odcienie szarości, biały, czarny, czerwony i żółty. Jeśli planujecie drukować większe modele z wielu części, ten dobór kolorów na pewno ożywi Wasze produkty. Z-Ultrat to przede wszystkim wytrzymałość, a wydrukowane nim obiekty będą posiadać właściwości produktów wytworzonych przy pomocy technologii wtryskowej. Projekty wydrukowane materiałem Z-Ultrat można poddać ręcznej lub chemicznej obróbce. Tu również zdecydowano się na mnogość kolorów. ZPLA Pro polecany jest jako filament do wydruków modeli charakteryzujących się detalami i wykorzystywany jest przede wszystkim przez projektantów, w tym architektów, którzy chcą wydrukować bardzo szczegółowe modele swoich projektów. ZPLA Pro charakteryzuje się również lepszą strukturą i matową powierzchnią. Z testowanych przeze mnie materiałów najbardziej przypadł mi do gustu filament o nazwie Z-Glass. Materiał na pierwszy rzut oka kojarzy się z włóknem szklanym, a zgodnie z opisem producenta filament oddaje właściwości szkła. Wydrukowane projekty w mniejszym lub większym stopniu przepuszczają światło i dobrze podświetlone wyglądają naprawdę świetnie. Do drukowania jakich obiektów go używać? Przede wszystkim tych mających imitować szkło lub plastik. Warto dodać, że Z-Glass jest odporny na sole, kwasy, zasady i rozpuszczalniki. To nie wszystko. W ofercie Zortraxa znajdziemy jeszcze kilka rodzajów filamentów, w tym na przykład Z-Hips, który znacząco zmniejsza ryzyko odkształceń, a co za tym idzie skraca czas poświęcony na obróbkę. Można też kupić Z-PETG, wysoce odporny na działanie soli, kwasów i zasad, co czyni go materiałem optymalnym do użycia w mechanicznych elementach narażonych na działanie czynników chemicznych. Kiedy jest duży wybór, to tak naprawdę chyba żaden z nas nie wiedział dokładnie, na czym chciałby swoje projekty wydrukować, no bo nie oszukujmy się, my tutaj nie tworzymy jakichś naprawdę skomplikowanych projektów, nie drukujemy jakichś nie wiadomo jakich obiektów, które na przykład by trzeba było później poddawać działaniu kwasu czy zasady. My po prostu drukujemy sobie na razie gadżety, więc tak naprawdę wybór tego filamentu w naszym przypadku to przede wszystkim wybór koloru. Jeżeli podobały nam się projekty wyglądające trochę jak szkło, no to wybieraliśmy Z-Glass. Jeżeli podobały nam się czarne, to tak naprawdę nie zwracaliśmy uwagi, jaki to jest filament, ale wybieraliśmy filament po prostu o kolorze czarnym. Natomiast kiedy będziecie kupować filamenty, to naprawdę warto wiedzieć, do czego który jest przeznaczony, żeby po prostu nie kupić czegoś za drogiego albo nieodpowiedniego do takich projektów, jakich chcecie drukować. To tyle ode mnie, ja wracam do drukowania, bo drukarka pracuje naprawdę u nas non-stop i drukuje kolejne gadżety, a Was zapraszam do naszych kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!